Na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku 28 lipca odbył się niezwykły koncert zamykający tegoroczną edycję cyklu Muzyka Viva. W ciepłe niedzielne popołudnie warszawski zespół muzyki dawnej Viatores przeniósł publiczność w czasie swoim średniowiecznym i renesansowym brzmieniem. Witam serdecznie z Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Akurat w tle mamy muzykę dawną, fantastyczni młodzi ludzie, którzy przenoszą nas w czasie. Muzyka średniowiecza, ale muzyka użytkowa. Mieliśmy przyjemność gościć przez 4 ostatnie niedziele fantastyczne zespoły, które prezentowały muzykę rozrywkową średniowiecza, renesansu, baroku. Ideą naszego cyklu koncertów Muzyka Viva jest przedstawienie muzyki rozrywkowej, tak aby Państwo mogli porównać sobie dzisiejszą muzykę rozrywkową z muzyką rozrywkową sprzed 300, 400 czy 500 lat. Ta muzyka wówczas takie same emocje wzbudzała. Przy tej muzyce ludzie się bawili, ludzie tańczyli, ludzie spożywali fantastyczne kolacje czy obiady. Krótko mówiąc, ta muzyka towarzyszyła nieustannie zarówno w czasie wojen, jak i przede wszystkim w czasie pokoju. I na naszych deskach scenicznych Zamku w Czersku ta muzyka jest prezentowana właśnie od strony tylko i wyłącznie rozrywki. Cały czas trwa cykl Historia Viva na Zamku w Czersku. Lada moment będzie piknik średniowieczny, noc spadających gwiazd, Szwedzi na zamku, więc jeśli Państwo macie chwilkę, zapraszamy gorąco. Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Zapraszamy. Ja sobie kończę spodnie dla piechociarza autoamentu narodowego polskiego. Do połowy XVII wieku w zasadzie żołnierz w Polsce, jak i szlachcic w siodle, powinien chodzić w spodniach obcisłych, takich jak te żółweczka. Ja na sobie mam za to bluzy ze względu na temperaturę rozpięte, nogawki opuszczone, nieprzywiązane do pansu, i to jest strój autoramentu zachodniego. Czasem taki autoament zachodni też używał broni palnej, krótszej albo dłuższej. Czasem przyszło mu też do walki stanąć z wolą księżną, jak na przykład to prawie. Próbujemy wykrzesać iskrę, ale tylko iskrę z pistoletu kołowego. Tu nasypalibyśmy prochu, tutaj mamy złoto głupców, ustawmy odpowiednią pozycję. Ten kielich jest repliką ze szkła zielonego, jakie dostępne było w czasach dawnych. Można znaleźć go na obrazach z XVI-XVII wieku, a tu w gablotce mamy monety dotyczące, związane z wiekiem XVII. Są to repliki.
gra Wydolny Róg, szczególnie ciekawy. Tam mamy trzy monety Stefana Batorego i jedną monetę z wizerunkiem Chrystusa. Te monety wzięły, mają związek z oblężeniem Gdańska w 1577 roku. Monetę z Chrystusem jako obrońcą, zbawicielem miasta wybili mieszczanie gdańscy ze sochebra miasta Gdańska na opłacenie żołnierzy najemnych ściągniętych z kraju w Rzeszy. Miasto miał odlegać Stefan Batory, ponieważ Gdańsk nie zgodził się na jego koronację na króla Polski. Kaiser, du wirst man ihn seit Leben nicht sah, wie mir Handschuh und erstach. Samopału z 7,5 od zapału. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Krzyknął sława wielki książę, kości wrogów w polu tworzy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy.
Jesteśmy zespołem muzyki dawnej, który koncertował właśnie na Zamku w Czersku i który ma tutaj przyjemność w czasie różnych imprez historycznych odwiedzać Zamek w Czersku albo takich inicjatyw, jaka tutaj miała miejsce. Gramy muzykę dawną, czyli muzykę, która jest starsza niż barok. To zazwyczaj tak się określa muzykę dawną, w której przeplatają się najróżniejsze wątki. Jest to muzyka rozrywkowa, jest to muzyka religijna, jest to muzyka biesiadna, jest to muzyka wojenna. No i pełni ona najróżniejszą rolę, ponieważ w tamtych czasach nie było tak, że utwory pełniły tylko jedną rolę. Często muzyka rozrywkowa była połączona z muzyką bardzo tematyczną i bardzo często właśnie ta muzyka religijna była traktowana jako muzyka rozrywkowa, no bo w końcu w średniowieczu bardzo dużo było religijności i to była ważna rzecz. Dzisiaj we współczesnej muzyce rozrywkowej zazwyczaj korzystamy z tematów błahych albo z tematów takich jak miłość, rozstania, dramaty i tego typu rzeczy, które nie były dla średniowiecznych ludzi takie naturalne, ponieważ dla nich miłość była tylko ta wysoka, ta dworska i praktycznie nie powstawały mu utwory, które dotyczyły takiej muzyki zwykłych ludzi, tylko zawsze była za tym jakaś ideologia zbudowana. Nasz zespół wywodzi się z rekonstrukcji historycznej. My jesteśmy rekonstruktorami. Przez całe lata uczestniczyliśmy w polskim ruchu rekonstrukcji historycznej. Jako rekonstruktorzy tacy klasyczni. Przyjeżdżaliśmy na turnieje, mieszkaliśmy w namiotach, nie mieliśmy żadnej specyfiki. No a też nasi koledzy tutaj z zespołu też walczą. Na przykład dwóch z nich jest rycerzami, jeden też jest artylerzystą, więc mamy inne pasje, nie tylko muzyczne. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że wszyscy mamy też tą pasję do muzyki i stwierdziliśmy, że nasze talenty i zamiłowania warto połączyć i postanowiliśmy razem stworzyć zespół muzyki dawnej, który będzie łączył zarówno te funkcje rekonstrukcyjne, gdzie my i tak jesteśmy na turniejach rycerskich i bierzemy w nich udział, z tym, że możemy właśnie jakąś inną drogę pokazać i inną formę rozrywki poza turniejami, walkami, strzelaniem z łuku czy pokazami artyleryjskimi zaprezentować przez scenę, przez muzykę, tak jak zrobiliśmy to tutaj właśnie dzisiaj w Czersku. Serdecznie też zapraszamy na wydarzenia Muzyka Viva, które odbywają się tutaj na Zamku w Czersku. Za rok też będziemy mieli przyjemność zaprezentować tą średniowieczną część muzyki. Więc zachęcamy, zapraszamy, przyjedźcie tutaj, zobaczcie, spędźcie w tych murach czas i posłuchajcie muzyki, taka jaka ona drzewiej bywała. Ay, que se lo, doctorín, la libre, ay, que se lo.